Cześć, dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogmasie i dzisiaj rozpoczynam dzień od wizyty w komorze hiperbarycznej. Jestem w ogóle na czczo, wziąłam sobie tylko książkę, lecę do samochodu i jadę do Gosi. Gosia ma właśnie u siebie komorę i zacznę sobie dzień od przyjęcia dużej dawki tlenu. Dzień dobry! Wróciłam do domu z komory, teraz lecę się wykąpać, wezmę sobie prysznic, umyję włosy i pokażę wam update włosowy, jak teraz układam włosy i tak dalej. Więc lecę pod prysznic i za sekundę wracam z mokrymi włosami i pokażę wam co i jak. Dobra, włosy umyte, pokażę wam czego użyłam. Skończył mi się szampon, miałam wcześniej szampon z LZF, taki czerwony, więc teraz używam tego z Kerastase do blond włosów, Bain Lumiere Blond Absolu. Jeśli chodzi o maskę, to aktualnie LZF Power Mask, bardzo fajna maska do włosów. I na włosy nakładam olejek LZF Moc Olejków od L'Oreala. No i taką pielęgnację właśnie włosów ostatnio sobie praktykuję. Włosy będę teraz suszyć suszarką normalnie, a później będę zawijać je na wałki. Mam takie fajne wałki termiczne na ciepło. Pięknie modelują mi włosy i akurat tak wywijają, jak mi się podoba. Ale mam plan, bo idę do fryzjera przed samymi świętami i mam plan, słuchajcie, podciąć włosy. Ściąć około 5 cm dodatkowych i zrobić sobie taką długość, bo będzie mi je wtedy łatwiej układać. Więc muszę przy kolejnej wizycie powiedzieć o tym mojej Natalii, mojej fryzjerce, że ścinamy więcej. Polubiłam bardzo tą długość, więc będę decydowała się na jeszcze krótsze. Włosy wysuszone tak w 90%, delikatnie jeszcze są ciut wilgotne, ale to nic, bo będziemy je teraz właśnie modelować wałkami na ciepło. Mam takie wałki, dostałam je na 18, miałam wtedy też krótkie włosy i nimi wtedy modelowałam właśnie taką długość i zupełnie o nich zapomniałam. Ostatnio sobie o nich przypomniałam, odebrałam je od rodziców i właśnie zaczęłam sobie nimi je podwijać i bardzo mi się sprawdzają, więc podgrzewam je teraz i nawijam na nie włosy i pokażę wam już efekt po, jak to wygląda. Tak, słuchajcie, wyglądają nawinięte wałki i z takimi ciepłymi wałkami czekam, aż one stracą swoją temperaturę, czyli aż przestaną być ciepłe. Jak są już chłodne, to po prostu je ściągam, rozczesuję włosy, nakładam ewentualnie olejek dla błysku i gotowe. I tak, słuchajcie, prezentują się moje wymodelowane włoski. Naprawdę bardzo lubię ten efekt po tych wałkach, bo są uniesione, ładnie zawinięte na końcach. Także tak to się prezentuje. Jadę teraz do pracy, do biura. Stoję sobie teraz na światłach, jadąc do biura i sobie tak myślę, że słuchajcie, mamy godzinkę 12 i są 3 stopnie na minusie, więc mamy fajną zimę w tym roku. Tak wiecie, jest mroźnie, po prostu czuć, że wychodzisz na zewnątrz i jest ten mrozik, także bardzo się cieszę z tego, bo jak się nie mylę, to rok temu było tak, że parę dni sypał śnieżek, ale w ciągu dnia nie było minusa, więc on po chwili topniał. Także tutaj w tym roku nice. No nie wiem, czy w całej Polsce, pewnie nie, pewnie tylko w niektórych miastach w Polsce tak jest. Możecie dać znać w sumie, z jakiego miasta jesteście i jaką macie dzisiaj pogodę. Ile macie stopni na minusie, może na plusie, czy macie śnieg, czy nie. Chętnie poczytam wasze komentarze. Przyjechałam do biura 4 godziny temu i te 4 godziny zleciały nam tak. Sprzątaliśmy na magazynie, domawialiśmy kosmetyki, uzupełnialiśmy stany na Flowy do drogerii. Ja teraz przyszłam do siebie do studia i nagrywałam TikToki, shortsy, relacje i po prostu zleciał mi dzień. Mamy godzinę 17, także nawet nie wiem, jak szybko po prostu poleciały mi te godziny dzisiejsze. Ale słuchajcie, mam dla was polecajki kosmetyczne. Testowałam dzisiaj na TikTok kosmetyki z nowej kolekcji Vibo i Karoliny Gilon. I bardzo fajne są te błyszczyki z Vibo, Crystal Lip Maximizer, powiększające usta, takie brokatowe, kolor 1 i 2, oba bardzo ładne. I jeszcze w tej kolekcji Karoliny Gilon jest taki rozświetlacz Mystic Topaz, mam go teraz na twarzy, ma taki odcień srebrno-szampański, ale też pięknie się mieni, więc jeśli lubicie takie rozświetlacze, to jest bardzo fajnie, robi piękną taflę na skórze.
Testowałam też nowe róże, róże z Lovely, z serii Let It Be, z takimi pszczółkami i ten odcień, czyli 03, jest przepiękny. Też dzisiaj mam właśnie go jako róż na policzkach i jest super. Ten 01, bardzo jasny, prawie wcale niewidoczny na mojej karnacji. Może jeśli jesteście bardzo jaśniutkie, bardzo bledziutkie, to on może będzie widoczny u mnie. No tak raczej nie było po nim śladu na skórze. No i jeszcze mam dzisiaj na rzęsach nowy tusz, też który testowałam po raz pierwszy, Bourjois, w takiej różowej butelce. To jest Volume Glamour i całkiem fajnie mi się z nim pracowało, więc myślę, że te wszystkie kosmetyki, jeśli będzie możliwość, wprowadzimy do drogerii Flowy. Ja lubię wprowadzać takie nowości, które mi się sprawdzają do drogerii, więc jeśli będą tylko u naszego dystrybutora, to zamówimy je do drogerii, bo są spoko wszystkie, które Wam pokazałam. Wsiadłam do samochodu, wyszłam z biura i słuchajcie, no to może minus 5 stopni. Tak się dzisiaj rano cieszyłam, że jest mrozik, ale teraz, w tym momencie, te minus 5 stopni jest naprawdę, naprawdę mroźne. Włączam pierwsze co ogrzewanie w autku. Przesiadłam się teraz z Katrem i przyjechaliśmy do InPostu. Nie wiem, może nie wszyscy wiedzą, my wysyłając paczki z drogerii mamy w ciągu dnia raz kuriera, który odbiera część paczek z rana i z zeszłego wieczoru, a resztę paczek z popołudnia do godziny 18 zawozimy sami do InPostu, by paczki docierały do Was na drugi dzień. No i właśnie podjechaliśmy teraz do InPostu. Najważniejsza rzecz. Kupujcie na Flowy do godziny 18 i otrzymujecie paczkę w następny dzień roboczy, wybierając dostawę InPostem. Nieważne, czy to jest kurier, czy to jest paczkomat, ważne, żebyście nie oczekiwali paczki zamówionej w piątek, w sobotę. Ona będzie dopiero w poniedziałek. Przez to, że to jest weekend, wiadomo, ale nie? Ale na drugi dzień roboczy zawsze ją macie, także to jest mega opcja. Czy w poniedziałek, czy we wtorek, czy w środę. Że robicie zamówienie o 17:30 w domu i na drugi dzień rano macie ją u siebie w paczkomacie albo kurier Wam przywozi. Także bardzo polecam drogerię Flowy, jest naprawdę super. Sam bym robił zakupy, gdybym potrzebował, ale nie potrzebuję. Robisz zakupy? Robię, no tak, robię, ale sobie po prostu biorę odbiór osobisty z magazynu. Tak, dokładnie tak. I wybieramy się z Katrem, słuchajcie, na jarmark w Katowicach. Wszyscy bardzo chwalą, że w tym roku jest piękny. Podobno jest koło młyńskie, więc... Koło młyńskie. Jak to się mówi? Koło fortuny, koło młyńskie, jak to się mówi? No, młyn! Diabelski młyn. Diabelski młyn, dokładnie. Koło młyńskie. Także Katur jedzie i lecie teraz do InPostu wynieść paczki i wybieramy się właśnie do Katowic na jarmark. Tak narzekałam, a w sumie to nie narzekałam, ale tak marudziłam, że jest zimno, a my w kurde w takim rozebraliśmy się na jarmark do Katowic, ale jest przepięknie. No powiem Wam, że jest naprawdę pięknie. Jaką chcesz jeść? Jeszcze nie wiem. Chcesz jeść? Ramen chciałbym. No to pójdziemy, jak chcesz. A pijmy się od jakiegoś grzańca, w jakiejś gorącej herbatki. Idziemy zamówić grzańca. Kasia sobie kupił jakieś orzeszki. Pokaż. Pokaż. Słodkie to? Daj. Ja ogólnie nie mogę orzeszków jeść. Z aparatem. Dobra, słodkie. Kupiliśmy. Ja mam grzańca klasycznego. Kasper ma jakiś taki poncz, kompocik. Taki jaki smak? Ciepły marakuja pomarańcza. Bardzo dobry smak. Pozdrawiam dziewczyny, bo akurat poznałem je w ogóle, że nagrywa. Jak powiedziałam do mnie w ogóle pani, poczułam się staro. Dziewczyny zapytały, czy pani też nagrywa makijaże. Tak, że ludzie do mnie mówią na pan. To tak strasznie powtarza, postarza. Ja się czuję nadal, jakbym miał 19 lat. O Jezu, pyszny, ale bardzo mocny. No. Jak go grzmocne, to i na raz. Spróbuj. Łyczka możesz. Nie mam ochoty. Tak? Pyszny, naprawdę pyszny. To resztę testa. Powiem Wam, że jest tak zimno. Naprawdę jest tak zimno, się czuję, jakbyśmy byli gdzieś w górach. A ty? No, tutaj na tym jarmarku zapłaszcza, nie? No, ale fajny klimat. Naprawdę. Mega jest, no pięknie jest. Ale w ogóle bardzo dużo chodzi jak na to, że jest taka godzina i jest... I jest środek no, tygodnia. I, no i jest 6 stopni na minucie. No. Więc no. I tak jest naprawdę sporo osób. No, ale bardzo ładnie jest zrobione. A Joli, jest zamknięte? Patrz. Otwarte. Z drugiej strony jest wejście myszkowe.
bo my jesteśmy od tyłu, jest. Nie, jesteśmy od przodu, tylko od prawej strony. No. Katrin tutaj, słuchajcie, ciągnął, żeby iść na ten młyn, na karuzelę. Obok nas są, ale mi się wydaje, że tam będzie bardzo zimno. Fajnie będzie. Bo to jednak jedzie do góry, a to nie są zamykane kabiny, tylko są otwarte i w sumie nikt nie jeździ. Jak tak patrzę teraz, to nikt nie jeździ w ogóle. Ładnie są przygotowane te wszystkie stoiska, domeczki z pamiątkami, z napojami, z jedzonkiem. Pięknie. Ale współczuję trochę tutaj tym wszystkim sprzedawcom, jak się stoją tutaj cały dzień, a nie mają żadnego ogrzewania w tych budkach. Na pewno walą grzańca. Grzańca, no walą grzańca na pewno, żeby się rozgrzać. Nie dziwię się. Wróciliśmy zmarznięci do samochodu. No i Kacper sobie zażyczył ramen z Sakury, więc skoro jesteśmy w Katowicach, to jedziemy do Sakury. Kacper zje ramen, a ja chyba sobie wezmę jakąś rolkę. Może nigiri jeszcze zjem? Kacper, tak. Albo nigiri, albo ramen. No to ramen i nigiri. Kocham cię. Jesteśmy w domu, trochę powiem wam naprawdę zmarznięci, ale śmiałam się z Kacpera z tego grzańca, że naprawdę był mocny i ja siedziałam na sushi, bo podjechaliśmy na to sushi po jarmarku i czułam, że trochę jestem, wiecie, dziabnięta, że tak powiem ładnie, więc ten grzaniec trochę mnie trzymał jednak. Trochę procentów musiał mieć. No ale dobra, lecimy sobie z okienkami. Dzisiaj mamy 9. O, jakie piękne dzisiaj kolczyki. O Jezu, jakie piękne dzisiaj kolczyki. W dzisiejszym okienku mamy kokardy na prezent. W formie kolczyków. O Jezu, ale piękne. Będą, myślę, idealne na Wigilię. Cuda. Śliczne. W 9 z Linda. Co mamy? Nie wiem, co mamy, ale nie zjem tego dzisiaj. Jestem teraz pełna, bo wzięłam sobie rolkę sushi i nie zmieszczę tutaj cuksa, ale otworzę sobie, już będę miała na jutro na deserek. Zielony czekoladowy cukieraczek. Kalendarz z The Body Shop. Gdzie my mamy 9? Jest, 9 u góry, znowu trafiłam. Za pierwszym razem, za pierwszym otwarciem. Shower gel, żel pod prysznic, Pink Grapefruit, bardzo lubię tą serię, różowy grapefruit, pięknie pachnie, jest taka świeża, mam w dużej pojemności dokładnie ten sam żel, także super, te małe lubię brać na wyjazdy. I kalendarz z Mixit z jedzonkiem, szukamy tutaj 9, duża 9 znowu. Proszę bardzo, do owsianki, do jogurtu, coconut and almond. Sypka mieszanka do przyrządzania kaszy ryżowej z orzechami, czekoladą i kokosem. Pyszne są te wszystkie mieszanki od Mixit. O, na herbatkę woda mi się zagotowała. Pyszne są te mieszanki od Mixit, także bardzo chętnie też skosztuję sobie tą kokosową, migdałowo czekoladową. Zmywam zaraz makijaż, ściągam szaliczek i idziemy oglądać z Kacprem jakiś film. Zrobiłam sobie herbatkę cieplutką, rozgrzewającą. Z wami się żegnam i widzimy się w jutrzejszym vlogmasie. Pa!